wszystkim. Jak widzicie, jest 3:34, więc postanowiłem, że nagram sobie taki luźny film, w którym będę czytać sobie wasze komentarze w nocy. Z góry przepraszam, jeżeli będę brzmieć jakoś tak dziwnie. Postanowiłem, że lepiej będzie sobie czytać komentarze po cichu. A tak, zapomniałem. Tutaj macie jakąś sobie luźną muzyczkę w tle. Już przechodzimy do tego czytania komentarzy. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie po prostu przeczytanie sobie komentarzy pod moimi najpopularniejszymi filmami. Sprawdźmy sobie komentarze pod tym TikToker znowu odwala. Jesteś super, to co mówisz, to prawda i dobijesz 200 tysięcy subów. Mordo, napisałeś to 9 godzin temu, a ja już prawie mam dwa razy tyle subskrypcji. Ty jesteś do pani Maria Alfreda. No co ja ci mogę powiedzieć, jestem po prostu od ciebie dużo lepszy. On był po prostu pijany. Ja rozumiem, że ten TikTok był cringe'owy i tak dalej, ale nie każdy, kto nagrywa cringe'owe TikToki, tak naprawdę konsumuje alkohol. On jest głupi, a nie sprytny. Jakby co, to byłem na taty telefonie, bo mój się zepsuł. Dobrze, Łukasz, następnym razem pamiętaj, aby po prostu wziąć swój telefon, ponieważ branie telefonu od swojego rodzica nie jest zbyt prestiżowe. Nienawidzę tego typu, jak zmuszałem na sobie i like. Kapibara, nikt cię nie zmusza do tego, żebyś subskrybował mojego kanału, ale i tak to powinieneś zrobić, ponieważ ten kanał jest po prostu jeden z najlepszych kanałów w Polsce. Biedny Simba, zaufaj mi, Simbie, nic się nie stało. Zwłaszcza, że parę filmów później postanowił on zdradzać jego dziewczynę właśnie z nim. Przed takim mordercą to zdążyłby nawet spalić przedszkolak. Kocham normalnie. Dzięki ci wielkie za taki miły komentarz. Ja wiem, że bardzo dużo osób pisze mi miłe komentarze, ale na przykład tak jak macie tutaj tego upośledzonego typa, który właśnie został schowany. YouTube jak zwykle próbuje je usuwać i sobie w miarę radzi, ale niestety nie zawsze do końca wyrabia. Nie wiem, czy naprawdę nóż to jest, czy nieprawdziwy nóż, bo jakby miał prawdziwy, to Simba by umarł. No, bardzo dobrze, że jesteś taka spostrzegawcza, Aleksandra, aczkolwiek ja myślę, że Simba jest niezniszczalny. Jeżeli oglądałaś Króla Lwa, to wiesz, że Simba, no, tak jak mówię, no jest po prostu niezniszczalny i nie dałoby się go tak po prostu pokonać. On jest niepełnosprytny po prostu. Ja wiem, że mam strasznie dziwny głos i brzmię, jakbym po prostu na serio ich tam cisnął i tak dalej, ale ja szczerze mówiąc, jakbym spotkał Krystiana, to mógłbym z nim pójść na piwo. Dlatego go nie wyzywajcie, ale nie wyzywajcie nikogo, o kim nagrywam, ponieważ nie ma to żadnego sensu. Czemu jesteś hejterem? Właśnie w tym rzeczy nie jestem hejterem. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego dzieci są takie niepełnosprytne, zwłaszcza z generacji Z. Dlaczego dzieci po prostu nie ogarniają, że ja kompletnie nie mam nic do tych twórców i mógłbym sobie na luzie z nimi piony zbić. Po prostu tego nie czaję. Faktycznie masz rację. Tylko z czym mam rację? Że byłbym w stanie mu sprzedać Superkika, najlepsze teksty, zajebać Superkika i zdążyłby spierdalić przedszkolak. No powiem ci, że z tych tekstów jestem bardzo dumny. Zwłaszcza, że o dziwo dużo osób załapało, co chodzi z tym Superkikiem. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że moi widzowie ogarniają takie rzeczy. I również jestem z ciebie dumny, że wymyśliłem takie dobre teksty. Twoje filmy też są do bani. Ja bym nie powiedział, że moje filmy są do bani, ponieważ każda osoba, która ma więcej niż 13 lat, mnie tak naprawdę szanuje i lubi. No może poza osobami, które nagrywają na mnie 4 filmy, ponieważ nie mają kontentu i szukają atencji, ponieważ robię wyświetlenia. Ale tak poza tym, to wszyscy mnie lubią. Mogę uciec, ale od twojej głupoty niezbyt, bo ciągle oglądam takiego ziomka, który cię komentuje. No widzisz, właśnie o tym mówię. Są dwie takie osoby, które się na mnie zawzięły i nagrywają cały czas u mnie filmy. A raczej trzy, tylko że jedna z nich to nagrała jeden film, którym po prostu się spłakała, że nagrywam na temat jakichś widzów Wojana czy tam Baliona. I to było pół roku temu. I się spłakał po prostu. Jakiś kastrat bez mutacji mnie postanowił zwyzywać w najbardziej częsty sposób możliwy. Dlatego od takich osób to ja bym nigdy nie brał przykładu. Zgodzę się z tobą, to jest cringe i debilne. Ale Filip, ja tak nigdy nie powiedziałem. Ja sobie po prostu komentuję te filmy, ponieważ to jest bardzo dobra strategia. Swoją drogą, jeżeli dotarliście do tego momentu w filmie, to pamiętajcie, że mam przypięty kontakt w informacjach na kanale. O, właśnie tutaj. Możecie do mnie napisać na maila, jeżeli chcecie jakieś promo czy coś. Bo nie wiem, nauczyć się po prostu sam, jak się wybić po prostu w tym internecie własną rękę, to piszcie na tego maila. Ja tam od paru set złotych mogę wam albo po prostu wypromować was na społeczności o tutaj, albo po prostu was nauczyć, jak się wybić na YouTubie. Dlatego piszcie tutaj, albo piszcie na Instagramie, ja z miłą chęcią was nauczę tego, albo po prostu was wypromuję. Chcesz ze mną pograć w Roblox? Niestety, jak widzisz, nie mam Robloxa. Masz rację, LS, bo przed takim seryjnym mołdełcą to by nawet moja kuzynka dwuletnia by no wiadomo, o co mu tutaj chodzi. Please, przypnij i daj serduszko, please. Nie mogę niestety ci przypiąć komentarza. Mogę ci zostawić serduszko, no bo dlaczego nie? Kocham te jego komentowanie. Stephen Hawking by szybciej uciekł, niż ten morderca by szedł. W sumie, jakby na to popatrzeć, to jest na to całkiem spora szansa. Przez ten film, nie twój, a jego, straciłem większość moich szarych komórek, a i tak mam więcej od niego. Musicie wyluzować z tym ciśnięciem Krystiana, bo Krystian widział te moje filmy i ogólnie się wydaje na całkiem luźną osobę. To samo się tyczy Zabielskiego, ponieważ Zabielski po tym, jak zobaczył, że ja i
dosłownie polega. I nie mów mi, że nie robię wyświetleń, ponieważ średnia wyświetleń na moich filmach wynosi jakieś 250 albo 300 tysięcy. I na polskie standardy jest to naprawdę bardzo dużo. Zwłaszcza na kogoś, kto nigdy nie był promowany, ani nie był fake boostowany, tak jak Bartosz Dąbrowski. Zapomniałeś skreślić niko na YouTubie szef, a zamiast tego to debil. Ha 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 ha. Mordo, zaufaj mi, że nie mielibyśmy decydować, kto tutaj jest debilem, ja czy ty. To myślę, że odpowiedź by była bardzo oczywista. Nie masz co robić i się śmiejesz jeszcze z ludzi, którzy nie wymawiają R. Zaufaj mi, Krystian potrafi wymówić R. Zwłaszcza kiedy obejrzysz więcej moich filmów na jego temat, to będziesz mógł się o tym przekonać. Nie robią content dla kidów. Gratulacje, powiedziałeś najbardziej oczywistą rzecz, jaką mogłeś chyba sobie tylko wyobrazić. Ach, tamten gość Sebastian. O czym ty, gościu, rozmawiasz? Typ, co hejtuje zabicie wody niegazowanej. Nie hejtuje zabicie wody niegazowanej, tylko twierdzę, że jesteś plebsem, jeżeli tego nie robisz. Wyobrażasz sobie pić najtańszą wodę, która kosztuje 1 milionową grosza? Wiesz, to jest tak tanie, że to jest dosłownie za darmo. Z kranu za darmo pijesz wodę niegazowaną, rozumiesz to? Nikt normalny z klasą nie pije wody niegazowanej, ponieważ jest to nieestetyczne. Jest to po prostu bardzo złe. I tak nieironicznie mówiąc, to ja mam naprawdę dobrą wodę z kranu, ale i tak jej nie piję, ponieważ wiem, że jest to za darmo i po prostu nie wypada. Więc ja sobie tylko wyobrażam, jak ty po prawej stronie Polski masz tragiczną wodę z kranu i jeszcze próbujesz ją bronić. Wyobraźcie sobie być tak dużym plebsem, że bronicie wodę niegazowaną z kranu, która po prostu smakuje tragicznie. Jest najprawdopodobniej trująca i może coś ci się naprawdę stać. Tym pięknym akcentem sobie kończymy. Bardzo przyjemnie mi się czytało te komentarze. Jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu kontentu, to pamiętajcie, aby zostawić suba i lajka, będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie, jeżeli chcecie jakieś promo na społeczności albo w następnym filmie, to piszcie tutaj na maila. Link jest w informacjach na moim kanale, albo napiszcie do mnie w DM-ach na Instagramie. Ja czytam te wasze maile oraz wiadomości do mnie na Instagramie. Dlatego jeżeli chcecie jakieś promo czy coś, to pamiętajcie, żeby tam pisać. Ja z miłą chęcią za parę stówek, czy tam parę tysięcy w dedykowanym filmie wypromuję wam kanał czy coś. Także jeszcze raz, jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie zostawić suba i lajka, będzie mi bardzo miło. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.